A więc trenerze, dziś możemy już oficjalnie powiedzieć, że pracuje Pan z naszymi bramkarzami już od pewnego czasu. Proszę o kilka zdań na temat tej dotychczasowej pracy. Tak, pracuję od połowy lipca z naszymi zawodnikami. Jestem bardzo zadowolony z postawy zarówno Adriana Lisa i Pawła Besera. Mogę tu wspomnieć również o młodym bramkarzu Dumińskim, który rokuje bardzo dobrze, robi cały czas postępy. Ale z pracy jestem z tymi chłopcami bardzo zadowolony. To są wszystko młodzi bramkarze, tak jak trener powiedział. Czy oni dobrze wykonują swoją pracę, angażują się w te wszystkie zadania, które trener gdzieś tam im nakłada? Jeżeli chodzi o zaangażowanie zawodników, jest naprawdę bardzo duże. Jestem bardzo zadowolony z pracy z nimi. Jest zdrowa konkurencja. Tutaj już mogę powiedzieć, że zarówno Paweł Besser, jak i Adrian Lis są przyjaciółmi na boisku i poza nim. Nie widać jakichś większych animozji i praca wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o to, że na początku bronił Paweł Besser, dziś broni Adrian Lis, jak trener właściwie ustosunkuje się do tego, że ta rotacja w bramce też w trakcie tych dotychczasowych meczów była? Tak, przed meczami ligowymi już im wspomniałem, że tu będzie zdrowa rywalizacja i w takim wypadku nieważne, który broni, ważny jest cel i dobro drużyny, prawda? Ja powiedziałem, można obronić 2-3 mecze bardzo dobrze i usiąść na ławkę i nie może mieć do tego nikt pretensji.